"Zrobił to znowu!“ dyszał porta docierając do mnie. Znaczna liczba Rosjan powoli podeszła do nas z rękami nad głową. Spoglądali na nas lękliwie, gdy palcami żwawo przeszukiwaliśmy ich kieszenie. Nie mieli przy sobie nic, czym warto było się interesować. Trochę śmierdzącej machorki, jeden czy dwa zatłuszczone, mocno sfatygowane listy." Są tak biedni jak my, westchnął porta, klepiąc kudłatego kaumuka, starszego mężczyznę z wielkimi wąsami, smutno zwisającymi koło ust, po ramieniu. Ostatni te trzydzieści cztery z klekotem jechał przez park. W dali nadal brzmiały odgłosy walki, ale te oddalały się powoli i cicha zasłona nocy znów spadła na poranione miasto. Następny dzień minął wypełniony jedną paradą za drugą. Nieustannie kazali nam robić to wszystko od początku. Unikaliśmy tego, woleliśmy siedzieć i grać w karty. W końcu ludzie zaangażowani po uszy w parady też czują się zmęczeni całą pracą, jaką ich obciążają. Ukryta obca broń wróciła na swoje miejsce. Tepesza jest naprawdę lepsza niż Schmeisser. Przede wszystkim ma magazynek na 72 dwa naboje, podczas gdy w niemieckim pm mieści się ich nie więcej niż 38. Po jakimś czasie wszystko już wróciło do normy. Porta i Mały znów włóczyli się w swych prywatnych nakryciach głowy, cylindrze i meloniku. Albert wpakował się w rude futro. Hajde był prawie normalny i już nie oburzał go koktajl rasowy Alberta, ale nie odzywał się do niego częściej niż było to niezbędnie konieczne. Wygląda jak głównożerna mucha, która sparzyła sobie dupę o lampę naftową stwierdził porta, gdy Albert usiadł obok Hajdego i zaczął mu pokazywać jakieś fotografie. Hajde ukrywał obrzydzenie, ale nie mógł się powstrzymać przed dokładnym ich oglądaniem. Urlopy rozdawane były obficie, ale tylko mężczyznom żonatym i dzieciatym, tak więc Stary i Barcelona mieli pierwsi odjechać. Odprowadzaliśmy ich przez całą drogę do pociągu urlopowego. I staliśmy machając rękami nawet gdy pociągu od dawna już nie było widać, a nawet jego odgłos już zamarł. Wracaliśmy do naszych kwater, czując się jak dzieci, które samotnie zostawiono w domu. Bez starego czuliśmy się zagubieni. Wtedy zdarzyło się coś takiego, co niemal podcięło nam nogi. Gregor miał nas opuścić i to na zawsze. Myśleliśmy, że to kłamstwo. Nawet gdy pakował swój sprzęt i rozdawał rzeczy, których już nie będzie potrzebował, nie potrafiliśmy w to uwierzyć. Pokazał nam to czarno na białym. Zarządzał go sztab armii, miał znów zostać kierowcą i ochroniarzem swego słynnego generała, jego również odprowadziliśmy do pociągu. Ubrany był w kompletnie nowy mundur, nie ośmielono się wysłać go, by zameldował się generałowi w znoszonych frontowych ciuchach. Pięknie wyglądasz, wołał z podziwem porta. Mogliby cię od razu umieścić na plakacie rekrutacyjnym, by wciskać gówno do głów idiotom, aby poszli do wojska za jedną markę dziennie. Żegnaliśmy go już na platformie pełnej dziur. Gregor wychylił się daleko przez okno, ściskając nasze wyciągnięte dłonie. Jako kierowca i ochroniarz generała otrzymał miejsce w prawdziwym przedziale pasażerskim. Przeglądających jego papiery żandarmów traktował odpowiednio do tego. Z protekcjonalną miną oglądał wypucowanych od stóp do głów żandarmów i mówił im, aby zwracali się do niego per her unterofficier i to stojąc na baczność. Każdy może cholerycznie łatwo zauważyć, że jesteś teraz ze sztabu generalnego. Z aprobatą kiwał głową porta. Trzymaj się tych zastrańców, ale nie zapomnij, że nadal jesteś jednym z nas, a jeśli przypadkiem natkniesz się na coś dobrego, pamiętaj o Józefie Porta. Obergefreiter z Bożej łaski gotów jest zahandlować wszystkim. Pociąg odjechał, a my znów wpadliśmy w naszą codzienną rutynę. Ale wkrótce zaczęliśmy czuć potrzebę czegoś podniecającego. Mało widywaliśmy portę. Hauptfeldwebel Hoffmann nieustannie wysyła gońców biurowych. Nazywaliśmy ich hartami, by go szukali, ale nieczęsto znajdywali go. Jeśli na niego trafili, to dlatego, że on tego chciał. Większość czasu spędzał z Wierą, opuszczoną żoną komisarza. Ona zaczynała coraz bardziej czuć się naprawdę wyzwolona przez armię niemiecką i to w osobie porty. Było niedzielne popołudnie wszędzie cicho i spokojnie. Z linii frontu nie dobiegały żadne odgłosy. Był on w tej chwili odległy i prawie zapomniany. Na placu apelowym mały bawił się z brzydkim psem, który w niemałym stopniu był do niego podobny. Awtwelw Hoffman jak zwykle wysłał swych tropicieli za portą. Chciał go na dwadzieścia cztery godziny postawić na warcie, ale Porta leżał na plecach nagi jak niemowlę na wielkim, czerwonym łożu z baldachimem i aniołami dmącymi w niebiańskie trąby na każdym z czterech słupków baldachimu. Leżąc tam na różowej pościeli, Porta przypominał bardziej niż kiedykolwiek długą, cienką, rozdwojoną rzodkiewkę, gdy grzał swe długie, kościste palce u nóg między udami wiery. Oboje drzemali i wyglądali jak para dosyta nakarmionych kotów mruczących z zadowolenia. Porta śnił, że leży na plaży lazurowej laguny, ubrany w biały smoking, a otacza go grupa chętnych pań, nie mających na sobie żadnej odzieży. — Złoto — szeptała Wiera, przewracając się we śnie z boku na bok. Porta chichotał i robił palcami ruchy, jakby liczył pieniądze. — Złoto — uśmiechała się radośnie Wiera. Porta usiadł na łóżku, kompletnie rozbudzony i podejrzliwy, jak stary, doświadczony kocur dachowy. — Co robisz? — spytała sennie Wiera, mierzwiąc jego czerwoną czuprynę. — Powiedziałaś złoto — stwierdził, pochylając się nad nią Porta. — Złoto — Powiedziałam złoto powtórzyła pozornie niedbale kobieta przerzuciła długie nogi nad brzegiem łóżka i wsunęła stopy w białe puszyste ranne pantofle na wysokich obcasach leniwym ruchem sięgnęła do szuflady w nocnym stoliku porosyjskiego papierosa z długim kartonowym ustnikiem Mogę ci ufać, takiemu Wajdakowi, odezwała się po długim milczeniu, dmuchając mu dymem w twarz podczas przemowy. Mam na myśli naprawdę ci ufać, czy potrafisz milczeć, gdy cały świat spadnie ci na głowę, gdy będą cię bić i obiecywać księżyc oraz wszystkie planety, jeśli będziesz śpiewać jak kanarek? A kim u diabła według ciebie jestem? Wyszczerzył zęby porta, podnosząc do góry trzy palce. W moim krótkim, ale podniecającym życiu doprowadziłem dosłownie tuziny cywilnych gliniarzy do ataków histerii. Wywalono mnie z cieplarni za łamanie przepisów dyscyplinarnych. Jednego generała, dwóch oberstów, sześciu lojtnantów i całą armię Feldwebli i tym podobnego gówna doprowadziłem do obłędu. Paru z nich porobiło sobie dziury w głowie po niedługiej rozmówce ze mną, a taki untermens jak ty chce wiedzieć, czy można mi ufać. Spytaj zamiast tego, czy ja mogę ufać Tobie, nawet choć masz w sobie rasę, nadal jesteś untermęszem, rozmawiającym z przedstawicielem Herenfolku. Dwa razy głęboko wciągnęła dym papierosowy i ścisnęła palcami kartonowy ustnik. Uważaj, człowieku z Herenfolku, możesz się udławić Twoim głupim uśmieszkiem. Powiedziała. Dwoma skokami porta znalazł się na podłodze i napełnił koniakiem dwa kielichy. Podnieśli je do góry i wymienili milcząco toasty. Wiera zapaliła kolejnego papierosa i powoli wydmuchnęła dym. Czy nie zdenerwujecie, jeśli wplączesz się w coś, czego nie lubią zarówno Rosjanie, jak Niemcy? zapytała. To, o czym mówię, jest tak bezprawne, że nawet zbrodniczy adwokat mafii wstrząsnąłby się na samą myśl, co by go spotkało, gdyby został przyłapany. Ja denerwować się? Roześmiał się z całego serca porta. Stracić moje dobre niemieckie życie to wszystko, co mnie martwi, gdy idzie o łamanie prawa? — Sram na to. Pracuję dla siebie i wiem, jak załatwiać ludzi, którzy nazbyt trzaskają dziobem. Pamiętam jednego gościa. Gadał tyle, co stado kanarków w sezonie godowym. Wzięliśmy go pewnego dnia na żagle, gdy musieliśmy utopić pewien zbyt trefny silnik. Zawiązaliśmy mu na szyi sznur, ale tylko po to, aby nie wypadł przez burtę i nie znikł w morzu. Ale gdy dopłynęliśmy tam, gdzie mieliśmy pozbyć się silnika jakoś zapomnieliśmy, że linka zabezpieczająca naszego kumpla była do niego przywiązana i kanarek poszedł na dno wraz z silnikiem. Ostatnie cośmy z niego widzieli to była para obuwia z zaokrąglonymi obcasami machającego nam na pożegnanie. Przez chwilę leżeli nadzy na łóżku, pijąc rum doprawiony koniakiem, przekonując się nawzajem, jak szary i melancholijny jest świat, gdy nie ma się dość pieniędzy. Urodziłam się, by być bogata, szeptała Wiera, głęboka znamionująca namysł zmarszczka pojawiła się jej pomiędzy brwiami. Musisz więc zrozumieć, że Związek Radziecki nie całkiem mi odpowiada. Tylko głupcy wybierają życie bez pieniędzy, zgodził się Porta, ponownie napełniając kielichy. Tym razem wybrał śliwowicę, by pozbyć się smaku taniego koniaku. Mój ojciec był cesarskim oficerem, generałem, wzdychała z dumą Wiera, patrząc z ukosa na portę. Gdyby Lenin został w waszych przeklętych Niemczech, byłabym teraz na cesarskim dworze. Czemu diabła nie zastrzeliliście go? Czy mogę trochę podotykać waszą miłość? spytał porta, przetaczając się na nią. Moja matka była z najwyższych sfer, kontynuowała wiera, zarzucając nogi na jego chude uda. Jej rodzina często bywała w pałacu. Wszyscy wierzyliśmy w Boga, ale Bóg niezbyt wam pomógł, gdy chłopcy Lenina przyszli tu i odstrzelili wam wasze błękitno-krwiste tyłki, zauważył porta, łagodnie gryząc ją w nos. Wszyscy znali mego ojca. Jego dywizja była najlepsza, zdobył krzyż świętego Jerzego, wy Niemcy uciekaliście przed nim tak szybko, jak wasze nogi zdołały. Przestań, przerwał porta, podnosząc rękę. Mnie w tej bitwie nie było. Mój ojciec był bardzo bogatym człowiekiem. Oddał życie za państwo, podpisywał wyroki śmierci, wysyłał przestępców na Sybir, kochał piękne konie i kobiety oraz Sara i Boga. Spotkałem jednego czy dwóch generałów w tym rodzaju, powiedział porta pasknąwszy krótkim śmiechem, uważają, że urodzili się do tej roboty. Nigdy nie przychodziło im do głowy, że są tym, czym myśmy ich zrobili. Mówisz jak brudny bolszewik, Warknęła gniewnie. Tu się mylisz, dziewczyno, roześmiał się opróżniając kielich. Nie zapominaj, że jesteś żoną komisarza noszącego czerwoną gwiazdę ze złoconymi brzegami, a na sobie też masz pełno gwiazd. Wszyscy carscy generałowie poszli schodami w górę i teraz całują dupę Iwanowi groźdemu. W obecnych czasach to komisarze Stalina są tymi chłopcami, którzy chodzą po scenie lekko i łatwo. A co byś powiedział na możliwość zarobienia trzydziestu milionów? Może więcej? Spytała Wiera, sącząc zwolna ze swego kielicha. Porta wziął butelkę koniaku i długo z niej pił. Następnie wziął rum i spłukał nim koniak jeszcze dłuższym łykiem. Długo przyglądał się kobiecie, a potem spytał spokojnie czy powiedziałaś milionów, nie żartujesz sobie ze mnie? Tak, trzydzieści milionów, uśmiechnęła się tajemniczo, ale myślę, że więcej, o wiele więcej. Wszystko obmyśliliśmy, więc nie ma się czym niepokoić. To jest to, o czym mówią: pewniak: już jesteśmy bogaci. Nie masz pojęcia, powiedział głosem człowieka dobrze poinformowanego, ilu spotkałem cwanych facetów, którzy opowiadali mi dokładnie to samo, co ty teraz. Ale to, o czym mówili, to było małe piwo w porównaniu z twoimi milionami. Ale teraz wszyscy siedzą za kratkami i zastanawiają się, co poszło nie tak z ich pewniakiem. Więc się boisz? Zadrwiła. Pomyliłam się na twój temat? Zabieraj swoje szmatki i wynoś się stąd. Już cię więcej nie znam. Nie, moja droga, to nie takie łatwe. Roześmiał się wariacko, potrząsając pustą butelką rumu. Gdy Józef Porta obergefreiter z Bożej łaski trafia na trop roboty za trzydzieści milionów dolców, chcę usłyszeć, jak brzęczą. Marzyłem o czymś takim przez całe parszywe niemieckie życie. Czy zdajesz sobie sprawę, ile trzeba czasu, by tylko przeliczyć trzydzieści milionów? Piekielnie długo, tyle mogę ci powiedzieć! Sama myśl o tym wywołałaby zimne potył Żydłaków z Banku Państwowego. Pojedziesz razem z nami i będziesz gotów na małe ryzyko, by być bogatym i niezależnym od polityków i innych durniów? spytała głęboko zaciągając się papierosem. Możesz być cholernie dobrze przekonana, że jestem gotów, ryknął śmiechem. A jeśli twój pewniak jest rzeczywiście pewny, to przysięgam na samego Boga nad nami, że zapalę siedem świec w twojej intencji w synagodze mego serca. No to zapal je zaraz, uśmiechnęła się, podając mu zapalniczkę. Czy możesz zapewnić pomocników, dobrych ludzi, a nie potykających się bensfałów? Absolutnie pewne, że mogę kiwnął głową z pewnością siebie, zapalając jej zapalniczką papierosa z jej paczki. Mam w Berlinie kogoś w rodzaju przyjaciela, który potrafi otworzyć wszelkiego typu sejfy czy kasę pancerną, od najnowszych modeli do prymitywnych kupowanych przez zarządy miejskie w paczkach po dwanaście. Nazywamy go człowiek plastykowy, ponieważ zwykle pracuje z plastykowymi materiałami wybuchowymi. Kiedyś widziałem go, jak otwierał sejf należący do pewnych ludzi, którzy nie ufali bankom od chwili, gdy Adolf wprowadził się do Berlina. Przylepił parę małych kulek plastyku do jego drzwi koło zawiasów. Cofnęliśmy się do drugiego pokoju, gdy je zdetonował małym zgrabnym radiem, a one powiedziały, Bum! Wróciliśmy do środka, a owe nienaruszalne pancerne drzwi leżały, wywrócone na podłodze. Wszystko, co nam zostało do roboty, to opróżnić pudło tych drzwi nie można by szybciej otworzyć kluczem. Ta sprawa nie ma nic wspólnego z sejfami, ostudziła jego zapał. To jest znacznie większe niż takie rzeczy. Czy wobec tego mamy usunąć kogoś w sposób naturalny? spytał z zadowoloną miną. Mój adjutant mały bardzo zręcznie operuje drucianą garotą. Od tego ludzie padają trupem, a jeśli są jakieś naprawdę wielkie problemy z piekielnie szybkim usunięciem kogoś z tego świata, to mam kumpla, którego nazywamy nagłą śmierć. Kiedy byłem ostatni raz w Berlinie, wziąłem go ze sobą, by porozmawiać z gościem, który myślał, że może zrobić mnie w konia. Gdyśmy tam weszli, mając kilka stenów, właśnie siadał do deseru. Poszło tak szybko, że nawet nie mieliśmy czasu powiedzieć cześć, gdy gościu przewrócił się od ciężaru ołowiu, który miał w swym ciele, właścicielowi połówki osła, który stał tam, czekając z naleśnikami na półmisku. Pocisk odstrzelił pół krawata. Był tak wstrząśnięty, że nadal stał w tym samym miejscu z tymi cholernymi naleśnikami i połową krawata w ręce, gdy inspektor August przybył ze wsparciem, aby przekonać się, kto został zastrzelony. Zastrzelony? kwiknął, wypuszczając swe naleśniki. Nikt nie został zastrzelony. Nie miał najmniejszego pojęcia o ciele pod stołem. Przysięgał na to. Powiedział, że musi być tam w jakiś sposób zapomniane. Sprawę zamknięto jako wybryk chuligański, gdy przekonali się skąd pochodziły pociski w ciele. Były z Princ Albrecht Strasse 3, lokalu Gestapo. Wiera i Porta siedzieli razem oparci na łóżku, popijając gorącą, parującą kawę. Przed nimi leżała rozłożona wielka mapa. Tutaj, powiedziała, są nasze miliony, leżą tam, czekając na nas. Prykumsk wymamrotał, schylając się nisko nad mapą, jakby był krótkowzroczny. Prykumsk brzmi jak jakiś rodzaj drinka. Jesteś pewna, że to całe błyszczące komusze złoto jest aż tam schowane? Nie podoba mi się ta rzeka. Na jej przeciwnym brzegu jest drugie miasto. Przypomina mi to pułapkę na niedźwiedzie, gotową zatrzasnąć się i nie wypuścić cię, gdy będziesz stał i srał w portki, czekając, aż przyjdą cię zabić. Możesz być spokojny, odrzekła. Mój mąż dowodzi ochroną i nikt nie może go nabrać. A teraz twój godny zaufania mąż postanowił na nowo przewieść te trzydzieści milionów, uśmiechnął się sceptycznie porta, a ty możesz mu ufać oczywiście, ale czy ja mogę mu ufać? Nie cieszą mnie dobrzy i wierni słuzy państwa, którzy kradną zarówno palcami rąk, jak i nóg. Dla swoich jest dobrym przyjacielem, oświadczyła dumnie, niezłomnym jak skała, on nigdy nie oszukuje. Owszem, przypuszczam, że nie, zaśmiał się z całego serca Porta. A swoją drogą, jakim typem jest ten twój komisarski mąż? Czy jest z Moskwy? Zwariowałeś? Myślisz, że ufałabym człowiekowi z Moskwy? Krzyknęła urażona. Jest Gruzinem. Jego matka była Żydówką z Krymu, dziadek ze strony matki pochodził z Salonik. Rodzina jest włoska. Jeśli teraz mi powiesz, że ma w rodzinie ze strony taty Irlandczyka, odezwał się żartobliwie, to muszę z przykrością powiedzieć, że twój stary, czyli komisarski mąż będzie musiał doczekać przypadku naturalnej śmierci, nóż w plecy czy coś podobnego. Taki koktajl jak on może być niebezpieczną mieszanką. Co u diabła chcesz przez to powiedzieć? spytała zwężając oczy jak szparki. Jesteś jakąś rasistowską świnią? Nie, na to nie mogę sobie pozwolić, odpowiedział porta, ale pozwolisz, że powiem Ci czego trzeba, by stworzyć dobrego szefa mafii. 90% krwi makaroniarskiej, najlepiej sycylijskiej. To jest zaczątek najsprytniejszego z najsprytniejszych. 2% irlandzkiej, żeby dobrze walczył. 5% soku z Żyda, aby znał się na liczbach i wiedział, jak je zamieniać dla własnej korzyści. Na dodatek do tego wszystkiego kropla greckiej i będzie jednym z najgorszych łajdaków na świecie. Z tą wielką przewagą nad innymi, że będzie ufał swym bliźnim w takim samym stopniu, jak politycy ufają sobie Wzajemnie. Czy rozumiesz teraz, czemu mam wątpliwości co do solidności twego męża? Myślisz, że może sztab złota tam nie ma? zapytała podejrzliwie. Wierzę, że z pewnością tam są i nie wątpię, że twój dobry mąż ze wszystkimi zaletami, które pan mu wraz z krwią przyznał, będzie w stanie zwinąć je swym kumplom z Kremla. Ale nie wątpię także, że już wymyślił, jak może zrobić z Niemca pieprzonego głupca. Byłoby miło nie być zmuszonym dzielić się z kimkolwiek no nie? On nigdy by tego nie zrobił, krzyczała obrażona: nie zapominaj, że jest rosyjskim oficerem. Tak, zdaje sobie z tego sprawę, roześmiał się serdecznie. Ale ty raczej uważaj, by nie przekonać się, że siedzisz gołym tyłkiem w bardzo zimnej zaspie śnieżnej, patrząc, jak uczciwy mężulek znika tak szybko, jak poniosą go nogi, gdy będzie niósł forsę. Czemu na litość boską miałby się z nią kimkolwiek? Dzielić, kiedy bez kłopotów może mieć wszystko. Nie ośmieliłby się zrobić mi czegoś takiego, wrzasnęła rozwścieczona. Zabiłabym go na śmierć, rozdeptała jak kawał gówna. Czy doprawdy wierzysz w to wszystko? zapytał, nie spuszczając z niej oczu. Nic mu nie możesz zrobić. Nie myślałaś teraz, by pójść do N.K.W.D., nie? A ja bym ci zalecał trzymać się daleko, bardzo daleko od Gestapo. Ta banda nie ma. Bardzo miękkiego serca. Jeśli on wykoleguje cię z tego, musisz przełknąć tę pigułkę bez względu na to, jak jest gorzka. Boki będzie zrywał, śmiejąc się z ciebie. On jest bogaty. Nie da się rozzłościć bogatego człowieka. W każdym razie niełatwo. Najlepszą bronią na świecie są pieniądze. Myślisz, że on by to zrobił? zapytała z rosnącym podejrzeniem. Bez wyrzutów sumienia. Odrzekł z krótkim śmiechem. Nie widzę powodu, czemu by nie miał. Pieniądze zmieniają najlepszych z nas. Jestem jego żoną, którą kocha, zaprotestowała drżąc i patrząc zszokowana na portę. Gdy się ma wielką furę pieniędzy, łatwo o nową żonę. On mówi, że cię kocha, prawda? Człowiek mówi mnóstwo rzeczy, podążając po kolczastej drodze życia. W twojej duszy tkwi zło. Warknęła rozgoryczona. Nigdy nie powinnam była mówić ci o tej sprawie. Być może lepiej byłoby nie mówić, przyznał porta. Im więcej ludzi wie o tym złocie, tym większe jest ryzyko, że się je straci. Ale nie sądzę, byś mi opowiedziała twój mały sekret, gdybyś ty i twój mężuś nie potrzebowali nieco starej, dobrej niemieckiej wiedzy praktycznej. Jeśli Bóg nie chce cię wziąć, diabeł musi. Ale najlepiej będzie, jeśli nie przemyślimy, nim zdecydujemy, komu jeszcze powiedzieć, gdzie jest żydowski lep na muchy, bo nim się obejrzymy, będzie więcej dusz czekających w kryjówkach na zewnątrz, nim ich czeka przed bramą piekieł. Trzydzieści milionów dolców pomyśleć tylko, jaki to będzie miało skutek na rynku, gdy wypuścimy nań ten cały komuszy ładunek. Jak ci mówiłam? Jest trzydzieści milionów, a prawdopodobnie jeszcze trochę więcej, zapewniła go, kreśląc paznokciem na prześcieradle symbol dolara. Wyliczyłam sobie, że to są trefne pieniądze. Trefne, mówisz, roześmiał się hałaśliwie. Gdybyś powiedziała, że są rozpalone do czerwoności, byłabyś bliższa prawdy. Trzydzieści milionów. Nigdy nie widziałem takiej masy szabru nawet we śnie. Nagle śliwowica, którą pił, spłynęła w niewłaściwe miejsce, więc zaczął kaszleć i krztusić się gwałtownie. Cały czas mówisz o trzydziestu milionach wydyszał pomiędzy atakami kaszlu ale nigdy nie powiedziałaś trzydzieści milionów czego? Nie mów, że to ma karoniarska waluta. Nie mów! Ich trzydzieści milionów nie wyciągnęłoby nawet niemieckiego woźnego z jego ciepłego łóżka. To są jankeskie kapitalistyczne dolary wyszeptała, patrząc na niego z triumfalną miną. Można by pomyśleć, że sama je wydrukowała. Dolary. Wybełkotał rozpromieniony, szybko przeliczając w głowie, ile to wyniesie w markach. Święta Matko Kazańska, to potężne wsparcie! Entuzjastycznie chwycił swój flet, wyskoczył wysoko w powietrze, pomknął wokoło pokoju jak wesoły jelonek i wskoczył na stół. Z tej nowej wysokości zaczął śpiewać po angielsku dźwięcznym głosem. Był sobie bogaty człowiek, co mieszkał w Jerozolimie. Chwała, Leluja, Leluja! Nosił jedwabny kapelusz, a płaszcz miał bardzo strojną, Chwała, alleluja, alleluja, u jego bramy siedziało ludzkie wrakum, ubrane w melonik, co spadało mu na szyjum. Bidok poprosił o kawałek chleba z serum, bogacz odpowiedział, zawołam policjum. Ubogi umarł i jego dusza poszła do niebum, gdzie tańczył z aż do kwadrans po jedenastum. Bogacz też umarł, lecz nie poszło mu tak dobrzum. Nie mógł pójść do nieba, więc musiał do piekłum. Nie, odpowiedział diabeł, tu nie jest hotelium, tutaj jest zwykłe, pospolite piekłum. Morał historii brzmi: bogactwa to nie żartum, my wszyscy pójdziemy do nieba, bośmy są bez groszum. Kto cię uczył angielskiego? zapytała zdumiona. Ja sam! roześmiał się, wygrywając na flecie wesołą melodyjkę. To jest pieśń, którą wyśpiewywał pewien paser, gdy udało mu się nabrać jelenia. Napotkał ich tak wielu, gdy go poznałem, że nie mogłem nie nauczyć się jej na pamięć. To był anglik? Nie, Jewrej z Berlina dalem. Często chodziłem z nim na przyjęcia do synagogi i w kapeluszu na głowie. Teraz gdzieś sobie wyjechał, by przeczekać aż nowa epoka na powrót stanie się starą epoką, a ja i mój kapelusz będziemy znowu chodzić na przyjęcia do synagogi. Chciałbyś następnej wycieczki w gondoli? Spytała, oblizując wargi. Myśl o całym tym złocie spowodowała, że jestem naprawdę napalona. To nie jest tak łatwe, jak wyglądało na pierwszy rzut oka, kontynuował z namysłem, gdy leżeli obok siebie, odprężając się po erotycznym wysiłku. Nie jestem zadowolony, że będzie tylu w to wmieszanych, nawet trzydzieści milionów to nie jest tak dużo, gdy się je rozdzieli pomiędzy półdywizji. A kto mówi, że będziemy się dzielić z każdym z nich? zamruczała fałszywie. Dostaną ładne napiwki, wystarczające na dobrą noc w mieście. Jedną noc. Absolutnie się z tobą zgadzam. Zarżał radośnie porta, nie posiadając się z przyjemności. Powiemy im, aby gdzieś na nas czekali i zostawimy ich czekających, aż z dziur w dupie wyrosną im sople lodu, kiedy wyruszamy. Gdy tylko skontaktuję się z mężem, a to nie potrwa długo, on załatwi dla was propuski. A do tego będą prawdziwe, nawet podejrzliwy enkawudzista może je obwąchać swym płaskim nosem. Dasz mi dobrą, wyraźną fotografię każdego, kogo zabierzemy ze sobą. Oczywiście nie w niemieckim mundurze. Natychmiast zmobilizuje artystów od zdjęć błyskowych, obiecał z uśmiechem, który czynił jego twarz podobną do otwartej kasy sklepowej. Więc mamy być Rosjanami? Chyba nie myślałeś, że będziecie sobie biegać jak zwariowani ze swastykami esesmani. Zmienicie się w zmęczonych Niemców nadwołżańskich. To załatwi sprawę trudności językowych. Niemcy nadwołżańscy? zapytał bezmyślnie. A co to znów za faceci? Niemieccy imigranci, którzy niegdyś osiedlili się wzdłuż brzegów wołgi. Dziś są radzieckimi Rosjanami, ale żyją jak Niemcy i rozmawiają między sobą po niemiecku. W Armii Czerwonej otrzymują podczas wojny różne zadania specjalne. W przeciwnym razie armia by ich nie przyjmowała. Podobnie jak Kirgizów. Tamci służą też tylko podczas wojny. — Ale jestem pewien, że to dobrzy żołnierze, z gatunku, do którego się strzela, gdy jest wojna albo nieporozumienia. Wiera wzięła dwa ogromne kubki do bulionu z uszkami po obu stronach. Z należycie godną miną przygotowała coś, co Rosjanie nazywają kieliszeczkiem na dzień dobry. Dwie trzecie wódki, jedna trzecia kawy i cztery duże łyżki cukru, pół gruszki w syropie i na sam wierzch nieco konfitury z czarnych porzeczek. Porta jednym łykiem przełknął połowę mieszaniny i wydał gigantyczne beknięcie, które odbiło się echem od wielkiego łoża. Zupełnie niezłe! pochwalił i wlał sobie resztę do gardła z dźwiękiem bańki powietrza przeciskającej się przez ściek. Mój mąż jest bardzo szybki, zapewniła Wiera, powoli sącząc własny kieliszeczek poranny. Myśli, że teraz nadszedł czas dla Żydów chcących udać się gdziekolwiek, by opuścić radziecki raj. Mówią, że co czwarty więzień rozstrzeliwany na Łubiance to Żyd. Czy nie uważasz, że egzekucja to barbarzyństwo? — Tak — powiedział Porta, przeciągając słowo. — Ale z drugiej strony to nieładnie stawać na drodze prawdziwie wierzącym i przeszkadzać im iść do domu, do cudów raju. — Cynik — warknęła, odrzucając do tyłu swe złocisto-rude włosy. — Nie rozumiem, czemu właściwie wdałam się w coś z tobą — Kwestia smaku, jak powiedział kot, liżąc psią dupę, roześmiał się hałaśliwie. Wierz mi, mówiła dalej, zapalając papierosa, gdyby to nie było dla dobra mego męża, nigdy bym się w to nie wplątała. Jak ci mówiłam, pochodzę z rodziny arystokratycznej. Jeden z moich przodków rozwalił łby dwustu Turkom podczas wojen z Hunami, a zrobił to jedynie pałką. Twoi przodkowie musieli być bardzo kutliwym towarzystwem stwierdził Porta, przyrządzając sobie następny kieliszek poranny. Czy pomyślałaś kiedyś, że twój stary może się przenieść do niewłaściwej poczty polowej? W tej chwili Żydzi nie stanowią w Niemczech najpopularniejszej ferajny. Robią z nich mydło. Zabawne, że jest ono całkiem dobre do mycia. Co ty masz przeciw Żydom? Wieraż podskoczyła i patrzyła mu twardym wzrokiem w twarz. Ty też niezbyt wyglądasz na Aryjczyka. Jeśli się natkniesz na Himmlera, może zrobi z ciebie mydło. Nie mam nic przeciwko komukolwiek, odpowiedział porta z długim, serdecznym śmiechem. Jestem biznesmenem. W niedzielę kupuję coś od Boga, a w poniedziałek odsprzedaję to z dobrym zyskiem diabłu. Bardzo mi przypominasz mego męża, roześmiała się. On nie wygląda na Żyda. Ludzie sądzą, że jest tępym polskim kmiotkiem. Nikt nie wyobraża sobie, że potrafiłby policzyć dalej niż do pięciu. Ale tym, co zapewnia mu napęd, jest jego wyjątkowa chciwość i żądza władzy. Ma wszystko prócz tego paliwa. Pieniędzy. A pieniądze leżą tam gotowe pod jego nosem. Czemu w takim razie nie rąbnął ich wcześniej? spytał Porta, czyszcząc paznokcie widelcem. Rąbnąć to nie problem. Co innego wydostać je z Rosji? Co jest warte trzydzieści milionów, jeśli możesz tylko w nich grzebać i patrzeć na nie? Aby wydostać się z Rosji, musimy przejść przez cały kraj, który nam ukradliście. I do tego potrzebny ci Obergefreiter porta, kiwnął głową, opróżniając kubek na bulion zaślinionym haustem. A co, jeżeli sprawy pójdą nie tak jak trzeba? Twój komisarski mężuś też to rozważył powieszą nas. Rozpłakała się teatralnym gestem, szeroko rozkładając ramiona. W każdej grze jest jakieś ryzyko. Wątpię, czy wykręcimy się tak łatwo, westchnął smutno porta. Najpierw na łubiance będą mieli z nami ładną kupę śmiechu, chociaż nie jestem pewien, czy to my, złodzieje złota, będziemy się śmiać. A jeśli będziemy mieli dość szczęścia, by tego uniknąć, nie oczekuj, że znajdziesz jakichkolwiek dobrze wychowanych chłopców wśród facetów z opuszczonymi rondami kapeluszy z Prince albrecht strasse Najpierw wykąpią nas dla zmiękczenia w kwasie, a potem będą nas obdzierać ze skóry w dwucalowe paski. Musimy patrzeć optymistycznie – Wtedy wszystko będzie dobrze, powiedziała z olśniewającym uśmiechem. Wiesz może, że optymiści żyją dłużej niż pesymiści? Ja jestem urodzonym optymistą, oświadczył porta. Właśnie dlatego jestem nadal wśród żyjących. Ale może okazać się dobrym pomysłem, jeśli weźmiemy ze sobą parę dział artyleryjskich i dziesięć czy jedenaście pistoletów maszynowych na tę małą bijatykę dla kradzieży złota. I do tego jeszcze jedna ważna sprawa. Czy wykombinowaliście, jak mamy przepchnąć złoto przez Niemcy? Tam mają zwyczaj dokonywania egzekucji ludzi, u których wykryto posiadanie nielegalnego złota. Nie przypuszczam, abyście myśleli o wysłaniu błyskotek paczkami ekspresowymi, no nie. Jeden z tych kolejowych szoferaków może wpaść na pomysł, że w skrzyniach może być coś wartościowego, i to będzie papa złoto. Jeśli nakryją nas w Niemczech, nie mamy żadnych szans. Łatwiej będzie robić na do kiełbas z małych dziewczynek i sprzedawać je armii na żelazne porcje. Twierdzisz, że jesteś optymistą, krzyknęła rozgniewana. Czemu nie pójdziesz sobie i nie dasz się rozstrzelać w drobne kawałki za tego waszego zagranicznego firera? Zawsze mi się sprzeciwiasz. Ani trochę nie pomagasz i zawsze mi zostawiasz wszystko. Jestem prawdziwym optymistą, możesz mi wierzyć. Ale jestem także ostrożny. Nie zobaczysz mnie, biegającego po cienkim lodzie, jak robią niektórzy pieprzeni głupcy? Przeszła do kąta pokoju, próbując z wielkim wysiłkiem odsunąć od ściany komodę. Spojrzała ze złością na portę, nadal wyciągniętego na łożu. Nie pomyślałeś, żeby mi pomóc? krzyknęła, zaciskając zęby. Oczywiście, odparł porta, nie ruszając się z miejsca. Gówno, warknęła, taszcząc ciężki mebel. Gdy wreszcie odciągnęła go o parę metrów od ściany, przy akompaniamencie gradu rosyjskich przekleństw, zdjęła panel boazerii i z wgłębienia wyjęła mapę. Nadal przeklinając, rzuciła się na łóżko obok porty. Łatwo stwierdzić, że mówiłaś prawdę o twych arystokratycznych przodkach, roześmiał się dając jej mocnego klapsa w nagi tyłek. Czołgi i ciężarówki to jedyne możliwe bezpieczne środki transportu, jeśli mamy się przedostać przez te leśne połacie wokół Mińska, wyjaśniła wskazując mapę. O tak, odpowiedział Porta. Nie rozumiem do prawdy, czemu nie mamy pozostać w twojej części Rosji, łaskawa pani? Czy wiesz, kto jest w tych lasach? Cała parszywa armia czerwona, oto kto, wszędzie pełno partyzantów. — Ty sobie rób, co chcesz, ale bez ciągania ze sobą Obergefreitera, Józefa Porty. A swoją drogą, gdzie ta twoja pancerna kolumna transportowa ma dotrzeć? — Lipaja, odrzekła, wskazując punkt na mapie. — Masz na myśli Libawę poprawił porta. Nad Bałtykiem, a stamtąd bierzemy sobie bezpośredni statek do Ameryki, w klasie luksusowej, jak przypuszczam, nie do Szwecji, Karlskrona. Wolałbym raczej popłynąć do Sztokholmu, wykłusał się porta. Nigdy nie miałem dziewczyny ze Sztokholmu. Przypuszczam, że ty i głodny mężulek wiecie, że ci szwedzcy półeskimosi dokładnie strzegą swoich portów. Wykryli 95% żołnierzy Wehrmachtu szukających szansy przedostania się tam z pm w roli paszportów. Twój plan jest do niczego, dziewczyno. Jak sobie życzysz, uśmiechnęła się słodko. Ja pilnuję mojej strony frontu, a ty załatwiasz co trzeba ze swoimi niemieckimi przyjaciółmi. Porta ssał swe zęby długo i dokładnie. Dobra, ja zajmę się tym, co trzeba. Ale jest jeszcze jeden punkt. Dzielimy się pół na pół. Zwariowałeś? krzyczała wściekle. Czemu miałbyś mieć połowę? Myślisz, że zgłupiałam? Że taki niemiecki szczur krematoryjny jak ty może mnie okantować? Rozgniatałam większe szczury niż takiego, jakim możesz być kiedykolwiek. Myślę, że mnie nie znasz. Jesteś jadowitą żmi? O Oto kim jesteś! warczał gwałtownie porta. Energicznym ruchem cisnął pustą butelkę o sufit. Oszalałeś od niemieckiej chciwości! Plunęła na niego. Gadasz jak grecki właściciel burdelu. Poddaj się, ty, śmierdząca komusza suko, pienił się porta. Ty też możesz tym być. Twoje eleganckie radzieckie maniery nie zaprowadzą cię ze mną daleko, pół na pół. Chcesz bym ci to wykuł nazistowskimi literami wysokimi na dziesięć stóp? Biegała tam i z powrotem plująca i zapieniona, przewracała fotele, rozbijała szkło, pantofel wyleciał przez okno. Zatrzymała się, ale tylko po to, by rzucić wielką lampą w portę, nadal leżącego na łożu i pijącego śliwowice z butelki. Nie myliłam się co do ciebie, ty nadęta męska kurwo, darła się i trzęsła z wściekłości. Niebiosom niech będą dzięki, że cię przejrzałam, ty złośliwy niemiecki włóczęgo. Każe cię zastrzelić, głowę odrąbać, a jedno i drugie równocześnie. Niech Bóg cię ma w swej opiece, gdy mój mąż cię dopadnie. Przez ciebie umrę ze śmiechu oświadczył Porta posyłając za nią ślinę z pełnych ust Mogę spierdolić ci twoją małą gierkę zdobywania złota i to w mgnieniu oka to będzie chuj w dupę dla was obojga W końcu rzucili się na siebie łamiąc wszystko co w jej buduarze jeszcze pozostało do złamania Wypełzli spod rozbitego łóżka z baldachimem i w końcu zgodzili się jak złoto ma zostać podzielone Następne dwadzieścia minut przeszło szybko. Dosłownie zgwałcili się nawzajem. Wzięli się do tego tak energicznie, że dwaj rosyjscy żołnierze, ukrywający się w piwnicy, udławili się wódką, słuchając odgłosów dobiegających z góry. Jeden z nich wspiął się na drzewo naprzeciw ich okna, by zobaczyć, co się dzieje. Widok, jaki ujrzał, spowodował, że spadł z drzewa i złamał nogę w kostce. Lepiej będzie, gdy włożę moje paradne szmaty i przejdę się do jego miłości, głównego mechanika Wolfa, zdecydował porta. Kto to jest? Spytała pełna wątpliwości. Ogniwo w łańcuchu, którego niestety nie mogę pominąć. Zajmuję się nielegalnym transportem i całkowicie osobistym przedsiębiorstwem handlu bronią. Muszę też obudzić ministra wojny w Berlinie. Ministra wojny? Zakaszlała, gdy koniak popłynął jej nie tam, gdzie powinien. Czyś ty zwariował? Nie chcemy mieszać żadnego ministra w tę sprawę. Zachowaj nas, Boże Ojcze! Jeśli ktoś taki będzie wiedział choć odrobinkę o tym, co robimy, nasza egzekucja będzie natychmiastowa. Egzekucja? Uśmiechnął się porta. Być może kogoś to spotka, ale nikogo z nas. Tylko marionetki pozwalają by im zrobić coś podobnego, ale ty ani ja nie jesteśmy marionetkami. Z ulicy w dole dobiegły dźwięki głośnych śpiewów i ostre gwistki policyjne, trzasnęło kilka wystrzałów pistoletowych. Do diabła, krzyknęła przerażona, co się dzieje? To musi być mały, świętujący dzień, w którym jego matka prawie straciła życie, zaśmiał się porta, wyglądając przez okno. W parę godzin później brnął, dysząc przez sypki śnieg, ze zdjęciem sztaby złota w dłoni. Zupełnie nie zwracając uwagi na wielką, wielobarwną tablicę z napisem: Sekcja transportu Wolf, wstęp surowo wzbroniony, przeskoczył przez barierkę i poszedł wąską dróżką. Nie umiesz czytać? wrzasnął jakiś unteroficer z twarzą, której tylko potwór Frankensteina mógł mu pozazdrościć. A ty umiesz? spytał porta, spokojnie kontynuując swój spacer. Przejście wzbronione dla nieupoważnionego personelu. Zawył unteroficir z potworną twarzą, zrywając z ramienia pistolet maszynowy. Ja nie jestem nieupoważniony, odrzekł porta, nawet nie zadając sobie trudu, by odwrócić głowę. Przy następnym posterunku spotkał osławionego feldwebla, wyrzuconego z Germersheim za okrucieństwo wobec więźniów. Obecnie pracował dla Wolfa. Do jego zadań należało zadawanie uszkodzeń cielesnych. Stój! ryknął, stając dokładnie naprzeciw porty. Był wzrostu zapory przeciwczołgowej. Porta obojętnie odepchnął go na bok z miną człowieka otwierającego drzwi do klozetu na stacji kolejowej. Co ty sobie myślisz, popychając mnie, szczurze? Czy nie widzisz tego? Jestem feldweblem! A czy ty nie widzisz tego? Najwyższy stopień wrzeszy. Obergefreiter, to samo czym był twój Führer. Powiedz Wolfowi, że tu jestem za i pospiesz się. Feldwebel pobiegł do telefonu, by ogłosić alarm, ale porta, nim tamten zdołał uzyskać połączenie, był już przy następnej szopie warsztatowej. Ostrożnie przeszedł nad drutem potykacza, który zdetonowałby pod nim minę magnetyczną. Dwa szarobrązowe owczarki niemieckie podbiegły do niego dziko warcząc. Cześć chłopcy! uśmiechnął się do nich. Znajdźcie sobie kogoś innego, by wyszarpnąć z niego kawałek. Psy obnażyły żółte kły i nadal groźnie zbliżały się do niego. Hej! powiedział salutując dwoma palcami do ronda swego żółtego cylindra. Hej! odwarknęły psy, machając powitalnie ogonami. Za dobrze wybranym strategicznie rogiem stali dwaj chińscy strażnicy z wycelowanymi pepeszami. Hej, powitał ich Porta, łagodnie odsuwając na bok lufy PMów. Hej, odpowiedzieli chińscy wartownicy poklepując swą broń. Wyglądacie jak kulawa śmierć, stwierdził ze śmiechem Porta. My, prawda, śmierć, odpowiedzieli z azjatyckim rechotem, podnosząc swe pepesze. Ty chcieć spróbować? Kiedy indziej i teraz nie ma ani chwili, odparł, omijając kolejną minę pułapkę. Myślałem, że sąsiedzi cię wyłączyli. Odezwał się sarkastycznie Wolf. Oczekiwałem ładnej stywy, ale rozczarowałeś mnie jak zwykle. Na biurku przed nim leżał pistolet walter P38 z pełnym magazynkiem. Na oparciu fotela wisiał Szmajzer. Szuflada biurka była miną pułapką. Ładunek miała dość duży, by wysadzić w powietrze siedmiopiętrową kamienicę, jeśli ktoś byłby tak głupi, by otworzyć szufladę. Na zamaskowanej półce nad drzwiami stała butelka benzyny z przymocowanymi trzema granatami na wypadek gdyby zdarzyło się coś nie do wiary i ktoś przedostał się przez trzy pierwsze pułapki. Jako dodatkowy środek bezpieczeństwa drzwi na podwórze były podłączone do paczki niespodzianki dla każdego, kto chciałby wyjść tą drogą, zrobiwszy wolfowi coś złego. Nieproszony gość zostałby rozdarty na mnóstwo małych kawałeczków i wysłany w długą drogę do nieba. Porta rozgościł się jak u siebie w domu z butelką whisky, wiedział, że jest ona ukryta za regulaminem służby wojsk lądowych oraz nieczytanym egzemplarzem Mein Kampf. Skol powiedział ze śmiechem i jednym haustem prawie opróżnił butelkę. Nie zwracaj na mnie uwagi, odezwał się kwaśnym tonem Wolf. Nigdy nie nauczysz się dobrego wychowania, a swoją drogą czego chcesz? Nie przypominam sobie, bym cię zaprosił. Strzepnął odrobinę kurzu ze swych szytych u bronciniego butów, które kosztowały 1400 marek. Otrzymał je z Rzymu specjalnym kurierem. Uważał wyczyszczone jak lustro buty dokonnej jazdy za najważniejszą część wizerunku człowieka na wysokim stanowisku. Porta twierdził, że było tak dlatego, że jako dziecko musiał nosić drewniaki z funduszu dla biednych dzieci. Czy te rzeczy są nieprzemakalne? Spytał porta, wskazując błyszczące buty z cholewami. Wolf nosił na nich ostrogi, z lekceważeniem wszelkich regulaminów. Dzwoniły za każdym razem, gdy ruszał stopami. Ale Wolfowi nawet się nie śniło, by mógł wsiąść na konia, prawdę mówiąc, bardzo się ich bał. Skąd mogę wiedzieć? Odpowiedział pytaniem Wolf. Nigdy nie wychodzę na deszcz. Pozwolisz, że się przejadę na twojej żydowskiej maszynie, powiedział porta sięgając po maszynkę do liczenia. Z trzymanej w kieszeni tabeli kursów walut wziął stopę wymiany i przybrał zamyśloną minę. Wolf zerknął badawczo nad jego ramieniem. Gdy zobaczył wielkość liczb, nad którymi pracował porta zaczął się cały trząść, jego twarz kilkakrotnie zmieniła kolor, a jego świńskie żółto-zielone oczka zaczęły błyszczeć chciwością. Mamma mia, szepnął. Religijnym gestem żegnał się trzy razy, schylił się i pocałował portę w oba policzki. Zasunęli stalowe okiennice i zamknęli je od środka. Cały skomplikowany system alarmowy został nastawiony na działanie. Nikomu nie uda się umknąć żywym, jeśli spróbuje dostać się do jaskini Wolfa. Mogłem się mylić co do ciebie, powiedział milnym tonem Wolf, stukając się kielichem z portą. Twoje zdrowie, ty stary paskudny łajdaku. Ditto, ditto, uśmiechnął się porta, wlewając drinka do szeroko otwartych ust, jak człowiek opróżniający wiadro do rzeki. I pomyśleć, że zawsze uważałem cię za nikczemnego, kryminalnego oszusta, który sprzedałby własną matkę, gdyby to mu odpowiadało. Rzekł Wolf ze smutkiem, potrząsając głową: Zapomnij o tym, odparł porta, ponownie napełniając mu kieliszek. Każdy może się od czasu do czasu pomylić. Przez pewien czas Wolf leżał rozciągnięty na oparciu swego przysługującego wyłącznie generałom fotela i cieszył się widokiem fotografii sztaby złota. Boże! Zbaw nas wszystkich trzynastu, szepnął. Z kawałkami tego towaru w garści resztę życia spędzimy bez zmartwień. Możemy pozwolić wszystkim pozostałym, by stali w wodzie po szyję, a większość z nich skończy po wojnie jako nędzarze. A my będziemy się śmiać i cieszyć, że naszych skór dotyka piękna odzież. Przez następne kilka godzin ekspresowe wiadomości o absolutnym pierwszeństwie fruwały tam i z powrotem, między kwaterą główną Wolfa i Ministerstwem Wojny w Berlinie. Późną nocą plany najważniejszej i najściślej tajnej operacji II wojny światowej były kompletne. Dano im kryptonim kodowy bogactwo. Obert Felwebel i szef wydziału sali z czwartego departamentu Ministerstwa Wojny, w dwie godziny później był już w drodze do Rosji na pokładzie samolotu pocztowego ju 52 mając najwyższy priorytet startu i lądowania. W trzyosiowym Mercedesie z proporcem sztabu generalnego powiewającym na przednim zderzaku, biznesmeni Porta i Wolf pojechali na lotnisko, by powitać jego ekscelencję ministra wojny sally. Sally zszedł, zadzierając nosa jak drugi Fryderyk Wielki po schodkach samolotu, stojącego trochę dalej na pasie startowym. Miał szyty na miarę uniform kawaleryjski, wyczyszczone do połysku wysokie buty i szeroki, nieszczery uśmiech. Na szyi zawiesił sobie krzyż wojenny klasy rycerskiej, który załatwiły mu jego liczne podejrzane kontakty. Żołnierze dwa sztywno mu salutowali łaskawie kiwnął im głową feldmarszałek nie zrobiłby tego lepiej ostrożnie przemierzał mokry asfalt nie chciałby jego wyglansowane jak lustro buty splamiło rosyjskie błoto Mieszkać w takim kraju? Wstrząsnął się, wsuwając się do wielkiego Mercedesa. Czemu nie wybraliście do wyzwolenia cieplejszego kraju? Nikt nas nie pytał, uśmiechnął się Wolf. Jak obecnie wygląda świat zewnętrzny? Spytał porta, otulając wszechpotężnego ministra wojny, niedźwiedzim futrem, by osłonić go przed bolesnym zimnem. Nie był on przyzwyczajony do rosyjskiego klimatu. Cały czas zrzucają na nas bomby. Angole nocą, a Jankesi we dnie już prawie nie można podnieść szklanki do ust. Połowa zostanie wychlapana przez nieustanne i wszechobecne wstrząsy, gdziekolwiek spojrzeć wszędzie nieszczęścia. Polszturm włóczy się w starych ubraniach i wszyscy są głodni. Nie myślcie, że wy chłopcy tutaj jesteście jedynymi, którym jest ciężko. My w domu też bardzo cierpimy, ale wykonujemy bez skargi nasze obowiązki i chętnie głodujemy, by ratować stare Niemcy. Cóż, ty nie wyglądasz na bardzo cierpiącego niedostatek, powiedział Portas z chichotem człowieka świadomego rzeczy. Nie powiedziałem, że ze mną tak jest, nieprawdaż? Odpowiedział minister wojny, częstował wszystkich amerykańskimi papierosami i francuskim koniakiem ze srebrnej piersiówki. Na litość boską, czy kulawy żandarm jest nadal gdzie był? Spytał zaniepokojony porta. Jeśli ci cholerni Angole i Jankesi ośmielili się choćby zadrapać na nim farbę, będą mieli ze mną do czynienia, a to zupełnie nie będzie im odpowiadać. Jestem pewien, że są tego świadomi, zaśmiał się Sally. Jedyne co pozostało na miejscu to żandarm. Zajrzałem tam dziś rano i poproszono mnie, abym przekazał wszystkim pozdrowienia. Pytali, czy nie jesteście zmęczeni walką za firera, naród i ojczyznę? Sam nie rozumiem, jak wasza banda może wytrzymywać życie tutaj. W ostatniej sekundzie porcie udało się wyminąć ciężkim Mercedesem ciągle jeszcze dymiący wrak ciężarówki. Wokół niej leżeli żołnierze z twarzami wciśniętymi w ziemię. Jaka jest twoja opinia jako ministra wojny o tej wojnie, do której rozpoczęcia byliśmy zmuszeni? Spytał porta, odwracając głowę, by móc popatrzeć na Salliego, siedzącego z tyłu i drżącego. Nie ma niebezpieczeństwa, byśmy ją wygrali, mam nadzieję. Bądź spokojny, odpowiedział świadomy rzeczy sali. Przeciwna banda ruszyła swe kolektywne dupy, więc przegramy ostatnią bitwę, jak to zwykle robimy, i będziemy w stanie użyć zwykłych wymówek o podstępie i zdradzie jako przyczynach naszej przegranej. Taki jest niemiecki obyczaj, oświadczył Wolf. Należy do naszej tradycji. Zawsze cały czas wygrywamy prosto do klęski. Dzięki niech będą panu. Portal lżej odetchnął, zakręcając Mercedesem wokół kolejnej rozbitej ciężarówki. Czasami miewam w nocy koszmary, myśląc, że możemy wygrać. Porta kopnął akcelerator. Wycisnął z wozu wszystko, co ten potrafił. Proporzec dowódcy dywizji na przednim zderzaku powodował, że wszyscy na drodze go przepuszczali. Widzicie tego tam tłustego typa z wąskimi naramiennikami i srebrnym galonem? zwrócił ze śmiechem uwagę. Tutaj nieczęsto widuje się tak eleganckie salutowanie. Wszyscy dostają sraczki na widok flagi generała dupy z kieszeniami na przecie wozu stwierdził z wyższością Wolf. My jesteśmy czymś więcej niż dupa z kieszeniami powiedział porta. On jest zaledwie generałem. A my wkrótce będziemy bogaci, będziemy mogli kupować i sprzedawać generałów, jeśli że chcemy. Trzech żandarmów zaczęło wrzeszczeć i machać rękami, by otworzyć im drogę. Ładnie nam się jedzie, no nie, uśmiechnął się z zadowoleniem porta. Jeszcze mocniej nacisnął na gaz. Trzymać się prawej psy, ryczał Wolf swym dobrze wytrenowanym głosem dowódcy. Dwóch unteroficerów i oddział żołnierzy wskoczyło do rowu, zapadli się po szyję w śnieg. Tak być powinno, kiwnął głową z zadowoleniem Wolf. Robię z bryką wszystko, co może wytrzymać, stwierdził porta. To urozmaica dzień szarej masie butelka koniaku Napoleon krążyła z rąk do rąk. To właśnie przybyło od mojego francuskiego kontaktu, wyjaśnił sali, biorąc z butelki kolejny wielki haust. Połowa z tego wylała mu się na powrót z ust, gdy porta z całej siły nacisnął nogą na hamulec. Ciężki wóz sztabowy wpadł w poślizg na oblodzonej powierzchni szosy. Z mistrzowską wprawą skierował samochód między drzewa, przeskoczył wysoki płot i zatrzymał go z nosem utkwionym w stuk siana. Działo się to w jedenastej sekundzie, jedenastej minuty, jedenastej godziny. Dwa szturmowe samoloty przeciwczołgowe z czerwonymi gwiazdami na skrzydłach z rykiem wypadły z chmur. Mknęły wzdłuż szosy, błyskając ogniem z luf działek automatycznych Dobry Boże, ratuj nas, bełkotał sali, nerwowo przewracając oczami. Do czego posuwają się w tym kraju? Komunikaty mówią, że front się ustabilizował i wszędzie panuje spokój. Te dzieci diabła przylatują w ten sposób codziennie, wyjaśnił porta. Można według nich nastawiać zegarki. Nazywamy ich policją drogową, potrafią wymieść korki drogowe tak skutecznie jak nikt inny. W zeszłym tygodniu straciłem dwie dziesięciotonówki dokładnie w połowie niedzielnego nabożeństwa w kościele, mówił ze smutkiem Wolf. Z czymś takim trzeba się godzić, gdy się walczy z bezbożnikami. Straciłem tylko załogi, Bogu niech będą dzięki. Wozy dało się naprawić. Te diabły teraz nie wrócą, nieprawdaż? pytał Sally, nerwowo patrząc w górę na szare chmury. Dzięki Bogu, że jestem tu tylko z wizytą. Urodziłem się by nosić mundur, ale nie podczas wojny. Panie na wysokościach nie. Tak, uśmiechnął się Porta. Jest wprost niemożliwe wyobrazić sobie, jak mogłaby się zmienić historia rodzaju ludzkiego, gdybyś miał tu przybyć i wziąć czynny udział w walce śmiał się tak mocno, że aż złożył się w pół nad kierownicą i niemal najechał na zniszczoną armatę. Ciała sześciu koni leżały martwe na szosie. Czy oni codziennie tak się zachowują? spytał Sally, spoglądając na trupy koni leżące ze sztywnymi nogami i szeroko otwartymi pyskami. Jak już powiedziałem, można na ich podstawie regulować czas powtórzył obojętnie Porta. Po wykonaniu pięciu misji dają im medal przyciąga cipy, sam wiesz. Onegdaj artylerzyści przeciwlotniczy zestrzelili jednego i wyciągnęli za pierdziela, który oświadczył, że będzie rozmawiał tylko z oficerami. Miał osiem okuć na swej wstążce orderowej, więc musiał uwalić niemało z należącego do Adolfa taboru drogowego. Co się z nim stało? Spytał sali. SS go powiesiło, powiedział obojętnie porta. Był dla nich zbyt wielkim bohaterem, by go nazwać untermenszem. Jako żywy byłby szkodliwy dla propagandy, a tu gościu z lekkim bólem zębów. Kontynuował, wskazując na starego żołnierza z uzupełnień, siedzącego w kałuży krwi z odwrotnie założonym hełmem, gdy obok niego przejeżdżali. A, nawiasem mówiąc, czy słyszałeś coś więcej o facecie, którego nazywali Polka Porki? Pytał ze złośliwą miną Sally. Wyrolował cię do czysta, prawda? Niewiele pozostało z twoich osiemdziesięciu procent, gdy on tam się pojawił, zgadza się? Rozpoczął nowe życie, odpowiedział Porta, plując przez okno. Przestał okradać ludzi. Jeden z moich kumpli, gościu, który myje okna dla Gestapo na prinz albrecht Strasse, zabrał go do dentysty na zbadanie zębów. Były tam jakieś kłopoty, więc mój kumpel pożyczył od dentysty maszynę, by je załatwić. Od czasu do czasu ręka mu się ześlizgiwała i zrobił mu parę dziur w języku. Nie sądzę, by półkiemu to się spodobało? roześmiał się złośliwie Sally. Nie, z pewnością nie, odpowiedział porta z gromkim śmiechem. Nie zostało mu nic z zębów, a dziury w języku powodują, że się jąka. Teraz ma trudności z proszeniem innych o osiemdziesiąt procent. Ludzie czują się zmęczeni czekaniem aż skończy mówić. Tak, bardzo się przechwalał, że zrobił cię w konia mówił Sally, podając porcie butelkę z koniakiem. Pamiętasz tego typa, zwanego tłusty pinio, który zawsze się przechwalał, że jest wielkim człowiekiem? No cóż, jakiś gościu wysiadł na Hohenzollern Dam w samo południe, chwycił pino w ramiona, fundując mu wielkiego, braterskiego całusa prosto w usta i równocześnie wbił mu nóż w plecy, prosto w serce i wszystko odbyło się bardzo gładko. Znikł wraz z nożem i całą resztą, nim ludzie skończyli przyglądać się temu, co było szczęśliwym, tłustym pinio jeszcze przed chwilą. Na Sycylii nazywają to pocałunkiem śmierci objaśnił Wolf. Używałem go tu w Rosji kilka razy. Powoduje, że opozycja chowa rogi na dłuższy czas i daje facetom od śledztw coś do roboty. Porta skręcił z sosy i przepychał się ciężkim, sztabowym autem wąskimi, zaśnieżonymi uliczkami, nieustannie naciskając klakson. Piesi uskakiwali na wszystkie strony, zakręcając efektownie zatrzymał się przed rezydencją Wolfa, obstawioną całym lasem znaków. Wstęp wzbroniony. Chińskie zbiry szeroko otworzyły dwuskrzydłowe drzwi, by zapewnić Wolfowi i jego dwóm gościom wygodne wejście. Dwaj rosyjscy jeńcy wojenni stali w gotowości, by wypolerować Wolfowi buty. Otrzymali łaskawe zezwolenie, by to samo zrobić z butami Salliego. Gdy trwały te operacje, Porta siedział pijąc koniak. Będzie dość czasu na czyszczenie butów, gdy wojna się skończy, myślał. Krzesła trzeszczały, gdy całe towarzystwo weszło do sali biurowej, a pisarczycy podskoczyli, by stanąć na baczność. Główny mechanik Wolf dotknął końcem swej szpicruty daszka czapki. Widział na filmach, że tak robią brytyjscy oficerowie, czuł, że tego rodzaju rzeczy zapewniają człowiekowi klasę. Jego dwaj księgowi, specjaliści od wymazywania i fałszowania podpisów, przyjęli minny ludzi pogrążonych w myślach, gdy obok przechodził Feldmarszałek Wolf. Idąc w górę po żelaznych schodach, stawiał ciężkie kroki na każdym ze stopni, a jego ostrogi wesoło pobrzękiwały. — Hej! — witał swe dwa owczarki alzackie, leżące z wyszczerzonymi kłami, gotowe zaatakować. W zeszłym tygodniu miały na obiad zgłupiałego... — Niemca! — zaśmiał się. Niewiele z niego zostało. Idiota dostał się tu jakoś bez ostrzeżenia i powiedział, że podpieprzył jakieś fanty z armii króla Michała, czy jak tam oni nazywają swego szefa u siebie w Rumunii. Do rzeczy bierzmy się za biznes, powiedział Sally, gdy już usiedli przy znakomicie zastawionym stole obiadowym. Ochroniarze Wolfa zostali wyrzuceni za drzwi, które za nimi zamknięto na klucz. Po tym, co usłyszałem, bardzo wątpię, czy ten interes da się przeprowadzić. Mocno śmierdzi zdradą termenszów i pułapką zastawioną przez żydowinów. A ty nie przychodź tu, nadymając się, jakbyś był kimś! wrzeszczał rozzłoszczony porta celując w salego widelcem. Rób to, co ja mówię. Nie potrzebujesz zrobić ani mniej, ani więcej, by ta robota została załatwiona, a za to, co zrobisz, dostaniesz pięć procent. Osobiście pomyślałem sobie, że nawet połowa tego ci wystarczy. Ty nie myślisz, że to jest za dużo, uśmiechnął się Kwaśno Sali. Dość na dziś. Odwieziesz mnie na lotnisko, czy mam zawołać taksówkę?